Kołobaj na miejscu czwartym. I już ostatni z Polaków w pierwszej serii, Piotr Żyła. Widzimy 139 metrów, tyle by musiał skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Jakieś problemy po wyjściu z progu, musi walczyć o odległość. No i to była trudna walka. Ten skok powinien dać awans do drugiej serii, ale no będzie to odległa pozycja, 121 metrów. Wczoraj drugie miejsce, no mieliśmy duży apetyt, ale niestety ta próba znacznie krótsza, dopiero 26 wynik, zatem już na początku drugiej serii zobaczymy Piotra Żyłę.